Nowe są? Używałeś wcześniej? Nie, 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 wiesz. Jeszcze raz? Widzę właśnie. Dobra. Wezmę tego tutaj Gerarda. Hendersona też. Push and pull, wczoraj pojechałem na siłowni, to jestem do gry. Rozgrzany trenerze, rozgrzany już. Chyba. Trochę w szyi mi strzela jeszcze, ale już jestem. Mówi no. W ząbki takie, łap. Dawajcie, penalty shootout robimy. Ze stojącej? Ops. Mogłem ją chyba atakować teraz. A to już daleko, trenerze, to już 25. Siłówka już idzie teraz. Daj, daj, Huber, mi się tu rzucić. Daj mi się rzucić. Nie no, musisz łapać takie w ząbki. Teraz lewka kręci, trener, czuję to. Taką ładuj mi teraz. Tak jest. Jeszcze jedna. I z czystym schodzę. Mam cię! Dawaj, żyjemy, nie? Trochę humoru. Ten krótki wstęp, który zobaczyliście, wydaje mi się, że dobrze oddaje osobowość Kamila. Kamil, czy można powiedzieć o tobie, że jesteś najbardziej pewnym siebie spośród bramkarzy w reprezentacjach młodzieżowych? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, bo na dobrą sprawę nie znam zbyt wielu chłopaków. Tylko jak byłem przez moment w U18 na jednym zgrupowaniu, w U17 przez dłuższy czas, no i jestem tutaj. Ja myślę, że kwestia pewności siebie to jest sprawa indywidualna i ciężko jest jedną miarą kategoryzować wszystkich bramkarzy, bo każdy ma inną osobowość. I na pewno tak mogę powiedzieć, jestem pewny siebie i tak sądzę. A czy najbardziej, no to nie wiem. No, a ten charakter to zawsze gdzieś tam była twoja domena. Bramkarz mówi się, że musi być troszeczkę, no, mówiąc kolokwialnie, szurnięty gdzieś tam. No, ciężko jest, jak się nie umie do końca bronić, no to czymś się trzeba ratować, nie? No tak, widzisz, tak, że masz także dystans do siebie. A powiedz mi, dużo osób mówi, że rocznik 99 to taki rocznik, który obfituje w dobrych bramkarzy. Ty też tak to postrzegasz jako chłopak właśnie urodzony w 99? No było paru bramkarzy. Byłem też ja. Tylko z tą różnicą, że ja byłem cały czas, a paru innych było w doskoku. No tak, nie, chyba nie cały czas, bo no, U15, U16. No, początki złego, dobrego, złe początki, jak to mówię. I potem już był karnet, także no, fajnie. Ale tak jak mówię, no zawsze kto przyjeżdżał, to na pewno ten poziom był bardzo zbliżony i decydowało, myślę, to, kto w tej kadrze częściej grał i kto mniej błędów popełniał, bo taka rywalizacja na pewno jest fajna i fajnie było widzieć, że tylu chłopaków jest chętnie na to miejsce. Wracając jeszcze na chwilę do twojego charakteru, no tak jak mówili mi kiedyś twoi trenerzy z pierwszego twojego klubu, a więc Paweł Wierek, że jak byłeś młody, to podchodziłeś do rzutów wolnych, także to prawda, rozumiem. No prawda, no. Czyli taki pewniacha byłeś, że wszystkie wolne twoje? Nie, no chyba najlepiej uderzałem, że mi dawali, nie? Ale teraz już w piłce, nie wiem, na poziomie takim juniorskim ci się to już nie zdarzało? No raczej nie. Okej, okay, a powiedz mi teraz... Ale chciałbym, nie? Może jeszcze kiedyś, kto wie. Może jutro. No może, ale to wiadomo. Kilka warunków musi zostać spełnionych. Dobra, trzeba też grać, nie? No właśnie, Kamil ma dużo czasu na tym zgrupowaniu, bo
pełnię rolę rezerwowego na razie. Aktywy, wypoczynek, także fajnie. Fajnie. Jesteś... Nie, może na doświadczenia dużo nabrać, nie właśnie. Możesz podpatrzeć się czegoś nauczyć na treningu. No tak, właśnie, właśnie. Trzeba pamiętać, że jesteś jednak chłopakiem. Jestem jednak młodszy, jestem tutaj jednym z najmłodszych chłopaków, także muszę łapać doświadczenia. Otóż trzeba powiedzieć, jak łapiesz doświadczenie poprzez treningi w Liverpoolu, bo trenujesz często z pierwszą drużyną, a więc jakim człowiekiem jest Jürgen Klopp? No, trener jak trener, nie? Można powiedzieć. Nie, na pewno fajny człowiek, w porządku. Dużo mnie nauczy takiego wyrafinowania, można powiedzieć. I fajnie się uczyć od najlepszych. Mhm. A jeżeli chodzi o piłkarzy, no bo Daniel Sturridge, Coutinho, Anderson, który z nich robi największe wrażenie, kiedy patrzysz na nich na treningach? Ja. To nie było pytanie o mnie, dobra. No, każdy z nich fajnie wygląda, nie? Także to ciężko kategoryzować ich, ale na pewno. To jest taki, no nie powiem, że top świata, ale na pewno top angielski. Ale zdarza się, że zostajecie po treningach i oni ustawiają sobie piłkę, żeby postrzelać akurat tobie jako najmłodszemu? No chyba niektóre rzeczy to są takie kanony i się nie zmieniają. I z którymi strzałami masz najwięcej problemów? No nie wiem, z takimi, które idą po ziemi, bo mam 2 metry. Ale pamiętaj, nie? Podejście cechuje zwycięzców. Nie ocza? Ty powiedziałeś, zatrzymam Pawłowskiego w ekstraklasie i co zrobiłeś? Zatrzymałeś tego w ekstraklasie. Można? Można, no właśnie. Zapisałeś się w kartach historii, debiutant z czerwoną. Ty, ciekawe, czy był taki gość, co miał czerwoną w debiucie? Podobno nie. Podobno nie? Jesteś ty w rekordach Guinnessa za największą ilość fauli w debiucie. No. Ja? Dla siebie, wiesz. A zrobiłeś sobie jakąś w Anglii już? No coś ty. Ja nie mam angielskiej urody, wiesz? Nie mam piegów i tak dalej. Znaczy, nie mam żadnej urody, nie? To jest przede wszystkim, ale... To jest prawda, ale angielski to już w ogóle nie mam, nie? Jak tam mały był w tej Romie? No. Mówi, że jak tam był, to chłopy na śniadanie wjeżdżali buły i Nutella, nie? I normalnie do szkoły jazda. I codziennie do szkoły chodzą, to jest prawda? Wiesz, co ja mam na śniadanie? Co? 3 ciastka, nie no. Jakie ciastka? Ciastka zwykła mam. Do tego. A jak ciastka zwykła? Zwykłe ciastko słodkie. No, czyli węglowodany proste. Okej, a masz jakieś takie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o grę w tym klubie? Bo na razie występujesz w rezerwach, czyli na tym samym poziomie co Bartek Kapustka, więc już jest chyba nieźle. No nie narzekam, fajnie jest. No cele jak to cele. No każdy chciałby osiągać jak najwięcej, grać w jak najlepszym momencie. No ciężko jest powiedzieć, jakie cele. No chciałbym zagrać w pierwszej drużynie i zagram, kiedyś zagram, ale no kiedy to nie wiem. Mhm. A twój taki największy bramkarski wzorzec, ja cię porównywałem kiedyś do Ugo Lorisa, jak ciebie słucham, to z kolei mi zawsze się kojarzy z Wojtkiem Szczęsnym, jeżeli chodzi o osobowość, ale nie wiem, czy akurat Wojtek jest twoim ulubionym bramkarzem, podejrzewam, że chyba nie. No, może i nie jest moim ulubionym bramkarzem, ale szyderka fajna. No, to też jest ważne. A to kto będzie ulubionym twoim bramkarzem? Nie wiem, ciężko mi na to powiedzieć, bo tak jako tako swojego ulubionego bramkarza nie mam. Raczej jesteś zapatrzony. Raczej jestem bardzo selfish i bardziej na siebie lubię patrzeć. No okej, to też myślę, że... Ale no, na pewno tam paru bramkarzy się czasami da podglądać, nie? No wzrostowo raczej dobieram do siebie, także to można się domyślić. To ważna cecha, jeżeli chodzi o bramkarzy, którzy no, muszą być pewni siebie. Ty jesteś pewny siebie także dlatego, że miałeś tutaj poważną publiczność. Państwo tego nie widzicie, ale tutaj jest jeszcze kilku piłkarzy za kadrem. Ale zaczęliśmy od krótkich fragmentów z treningu, także myślę, że warto nimi zakończyć, bo jest na co popatrzeć i jest czego posłuchać. Ja tobie, Kamil, serdecznie dziękuję. Ja również. Lewa. Daj się trafić, rozłóż ręce. Nie możesz? Trudno. Ważne, że wiesz. Powiększ powierzchnię ciała i próbuj, może się uda. Ta. Takie to puszczałem w U15, a tam nie grałem. Czas masz. Super piłka, brawo. Plec, graj! Uda.
I oczywiście jestem jeszcze na tyle uzależniony, że wchodzę do autobusu i szybki przegląd social media, nie? Instagram, Snapik, Facebook, wszystko, Twitter przede wszystkim. I lecimy, nie? Trzeba być na bieżąco. To, że tam 1,5 godzinki mnie nie było, to nie jest usprawiedliwienie.